Biedny Piotr, z nieba do piekła, tak możemy powiedzieć. Najpierw świetnie odpowiada na pytanie Jezusa, kim jesteś, za kogo mnie ludzie uważają, za kogo wy mnie uważacie. Ty jesteś Mesjasz, odpowiedź na szóstkę, celująca, ale czy aby na pewno? Później zaś Jezus gani go natychmiast, bo kiedy zaczyna opowiadać, że Mesjasz musi też cierpieć, musi przejść przez krzyż, co po ludzku nie mieści się w głowie Piotra, który już miał przecież ułożone wspaniałą historię o potężnym Mesjaszu, który rządzi światem, rządzi Królestwem Izraela i przynosi same błogosławieństwo, uleczenie z ran. W tym jego ludzkim myśleniu nie było miejsca, nie było miejsca na krzyż, na cierpienie. To się nie mieściło w jego głowie. Dlatego też Jezus gani go, mówi: zejdź mi z oczu, szatanie. To znaczy, stań za mną, bo twoje zadanie to jest iść za mną, a nie przede mną. To nie ty znasz doskonale Boży plan, ale to ja. Za kogo ludzie mnie uważają? To nie jest pytanie tylko o to, co wiemy o Jezusie, co o nim słyszeliśmy, albo co sądzimy, to jak dzisiaj byśmy powiedzieli, co media opowiadają o nim, jakie są newsy o jego cudach, o jego nauczaniu, ale to przede wszystkim pytanie, które jest w sercu uczniostwa. Kim dla ciebie jestem? Jestem Mesjaszem? A więc pójdź za mną, nawet wtedy, kiedy nie rozumiesz, kiedy przeraża cię krzyż, idź po prostu za mną, bądź mi posłuszny. A ty, za kogo uważasz Jezusa? Odpowiedz z głębi twojego serca, z głębi twoich czynów. I niech nasze czyny zawsze będą zgodne z naszym wyznaniem. Tyś jest Mesjasz, a więc chcę też moim życiem to ci wypowiedzieć. Niech tak się stanie. Amen.